Dziękuję za podwiezienie. Żaden problem. Ale gdyby pan musiał się teraz zatrzymać, to żaden problem. Naprawdę. My bardzo lubimy towarzystwo. Niech pan dalej opowiada o swoim egzaminie magisterskim. Poszedł pan do tego profesora i... Tak. Powiedziałem mu, że nie mogę tego zaakceptować, że... Tak, no więc... A on powiedział... Stop! Tak dalej być nie może. Tak się nie można skoncentrować. Zgadza się. Mój drogi, za dużo pan gada. Skarbie, myślę, że problem tkwi gdzie indziej. Ma pan może prawo jazdy? Tak. A potem komisja egzaminacyjna musiała zadecydować i... Jeśli państwo potrzebują trochę więcej miejsca, to ja mogę się jeszcze przesunąć do przodu. Nie, nie, dziękuję. Damy sobie radę. Niech pan lepiej patrzy na drogę. Czyli możesz się odrobinę skoncentrować? Przecież próbuję, ale ten typ mógłby w końcu wrzucić wyższy bieg, no. Przepraszam, czy mógł pan skręcić w prawo? Tam, w tę żwirówkę? Dokładnie. Dobrze. Dziękuję. Proszę. Tak, to jest dobry. Świetnie panu idzie. Co pan wyprawia? Ja tylko... Zrujnuje pan moje amortyzatory. A mnie się podobało. Czy ty wiesz, ile kosztowało to auto? To jest trudna trasa, tu potrzeba wyczucia. Nie, 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 tak być nie może. Zamieniamy się. No i? Świetnie. No właśnie. Żaden partacz nie będzie jeździł moim skarbeńkiem. Prawda, skarby?